Mimo że bardzo naraziliście się jej ekscelencji oraz przez swoje nieobliczalne zachowanie spowodowaliście straty w naszej sieci elektrycznej, chcemy wam dać ostatnią szansę. A co mielibyśmy robić? Wystarczy wystąpić do nas z tym podaniem. Do Najwyższej Komisji Kontroli Czystości Gatunku. Ja, niżej podpisana, oświadczam, że urodziłam się mężczyzną wbrew swojej woli. W związku z powyższym proszę, aby moje dotychczasowe poczynania jako samca uznano za niebyłe, gdyż działałam zbałamucona ówcześnie panującą męską cywilizacją. Jednocześnie w pełni zgadzam się z powszechnie panującym przekonaniem, iż mężczyzn nie było, nie ma i nie potrzeba. Może pani mi to jeszcze raz przeczytać? Radziłabym potraktować to poważnie i podpisać. A jeśli nie podpiszemy? Podpiszcie. Staniecie przed zgromadzeniem, które zadecyduje, co z wami zrobić. Trybunał Bab! Dziękuję, ja się stąd nie ruszam. Twój ruch, siadaj. Wszelkie rozmowy możemy prowadzić dopiero po wypuszczeniu nas z tego pomieszczenia. Właściwie można było podpisać. W tej sytuacji każdy adwokat by nas wybronił. A zasady? Twój róg. O, ciekawe otwarcie. O. Co? Co to? Krysie! Drzwi! Henry, buzet! Buzet! Ale... I barykaduj! Barykaduj! Trzymaj! Trzymaj! Teraz! Ale tandeta! Protestuję! Protestuję! W imieniu nauki protestuję! Nie wyjdę! Nie wyjdę! Nie wyjdę! Ała! Boli! Boli! Przecież to boli! Przede wszystkim przepraszam was, drogie siostry, za spóźnienie. Zegarek mi stanął. I przypominam, przebieg i wynik dzisiejszych obrad jest ściśle tajny. Proszę. Dziś mamy dwa punkty porządku dziennego obrad. Oba siedzą tam. Poważna sprawa. To jest jakaś organizacja. A teraz oddajemy głos naszej drogiej dr Bernie. Zebrałyśmy się tutaj, siostra, żeby wspólnie zadecydować o dalszych losach dwóch osobników, rodzaju drugiego, którzy zamiast zgodnie z logiką ewolucji wyginąć przez dziwny kaprys losu, pojawili się między nami. Chciałabym stanowisko służby Archeo przedstawić na końcu, gdyż niejako z urzędu mamy najwięcej danych na ich temat. Kto chciałby zabrać głos? Myślę, że nie ma tu nad czym deliberować. Już nasze prababki wskazały nam dawno temu cel i drogę, po której pewnie i szczęśliwie kroczymy. Nie dopuścimy do tego, by powróciła sytuacja, w której kobieta byłaby znowu kelnerką na bankiecie życia, przy którym ucztuje samiec. Nigdy więcej! Hańba! Samiec w swój próg! Obecnie wszystkie stoimy twardo i pewnie na gruncie umożliwiającym nam niedopuszczenie do zarazy, której na imię mężczyzna i na którą jesteśmy wszystkie uodpornione. Brawo! Czy pani aby trochę nie przesadza? Przecież gdyby nie mężczyźni, świat w ogóle nie ruszyłby z miejsca. Historia postępu to historia mężczyzn. Temu nie możecie zaprzeczyć. Wszyscy wielcy uczeni, ojcowie postępu, humaniści, wynalazcy byli mężczyznami i dlatego... Niby którzy? Konkretnie, nazwiska! No choćby Kopernik! To kłamstwo! Kopernik była kobietą! Co? No to Einstein! Einstein też była kobietą. A może Kiri Skłodowska też? To akurat nie najlepszy przykład. Albo mnie zmylił.